A myślałeś o tym, żeby być paparazzi? Nie. Dlaczego? Bo jakoś tak mi się zawsze udało, nawet mam sporo zdjęć, że no, które można było uznać jako takie paparazzi, ale zdjęcia wykonywane przez paparazzi najczęściej robią ludziom krzywdę, no, w jakiś sposób. No bo musi być mocne. Zresztą to nie zrobisz, paparazzi nie robi zdjęcia portretowego, ani trzymające się za ręce. No ale zdjęcie nie kłamie, jest po prostu z jakimś dokumentem, no nawet czasem bardzo paskudnych rzeczy, ale przecież to nie fotoreporter robił. Ale to trzeba śledzić, trzeba gdzieś chodzić, ja nie bardzo się do tego nadaję. No łatwiej pojechać, wiesz, na Chorzą zrobić, czy na Żurawią zrobić zdjęcie Monice Olejnik, niż jechać do Zabrza co tydzień. Monice Olejnik nie robię. Nie robię sport sam. No wiem, ale mówię, że jakby był paparazzi. Bym jej zrobił, bo mi się podoba ładna baba. Naprawdę? No, mi się podoba. W wieku? Ciągle ja myślałem, że... Ale ja nie mam 24 lat, no. No to tym bardziej.